Dzisiaj na obiad będą faszerowane papryki, ale tym razem zielone. Jedna z Was, czyli Maja Maryla, o ile dobrze pamiętam, ale chyba pamiętam dobrze, polecała zielone papryki. I ponieważ nie mieszka w Polsce, no z paprykami jest różnie, ale mówi, że ogólnie lubi bardzo, bardzo lubi papryki, ale są sklepy, w których może dostać bez problemu, więc ostatnio miałam czerwone papryki i mam, wiecie, tak naprawdę czerwone. No, mam z tego całego worka, co Wam pokazywałam w Auchan, co kupiłam. W sumie było najwięcej czerwonych, była jedna żółta, czy tam dwie, i cztery zielone, więc te cztery, o widzicie, ta już się robi tutaj czerwona. Tutaj jeszcze trochę żółta, taka pomarańczowa. No i będę je faszerowała. Mam taki farsz z pieczarek, taki trochę tam kiełbaski, takiej wędzonej, suszonej, i z ryżem to ugotowanym wymieszam jeszcze przyprawie i dodam jeszcze startą cukinię. Także zaraz będę faszerować i Wam pokażę. Dałam jeszcze jedną żółtą paprykę, wzięłam, bo wiecie co, miałam jeszcze trochę farszu. No i o, co ja tam będę zostawiać. Także mam cztery papryki zielone, jedną żółtą i po prostu do tego mam tutaj farsz, wiecie, taka wędzona kiełbaska pokrojona, ryż, pieczarki przesmażone, przyprawione to wszystko wędzoną papryką, solą i pieprzem czarnym. I do tego jeszcze będę kładła tutaj o startą cukinię. Na to jeszcze żółty ser. No i do piekarnika. Także no myślę, że będzie pycha. No i tadam! I papryczki zaraz idą do piekarnika. No i już zostały tylko trzy. Także mówię Wam, jakie to jest pyszne. Oni zjedli, oni. Tak. Co? Jeszcze? Nie ma już. Dla mnie zostało. Ja. Miam, 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 miam. Guten Tag. Najpierw pokażę Państwu, Wam, przyjaciele moi nasi. Pierwsze wchodzą chipsy. Aha, ale żeby nie było tak, wiecie, że to tego tak sobie pokazuję, to będzie to hol, najpierw biedronka. A z biedronki wiadomo, futra nie ma, ale produkty są. To nie jest biedronki. Tak, tak, to będzie później. A w ogóle co to jest? To są worki do mrożenia. Aha, worki do mrożenia. Bardzo dobrze. I teraz ja tam zamieściłem, nie wiem czy widzieliście, czy się dowiadywaliście gdzieś już, że ktoś taki jest jak ja i filmy zamieszcza. Nie, no. Dobra. Tu jest Jim Beam. Litr. 59 zł i 99 groszy. Bardzo dobra cena jak za litr. Bardzo dobre. I teraz tak. Następną pozycją w katalogu produktów z Biedronki jest musztarda stołowa. Następnie wchodzą pączki. Czy pączki mnie słyszą? No, pączki niestety zostały dwa ostatnie, byliśmy wieczorem. Ja musiałem jeszcze wcześniej piec czyścić, kurczę. Także no, ostatnie dwa pączki, takie duże, chciałem, są takie fajne z czekoladą, no ale niestety, no cóż. Ostatnich, jak to mówią, gryzą psy. No, tu są bułeczki, kajzerki, jest ich raptem, nie wiem ile. 6. Tutaj sufler mówi 6. Suflet.
dwa razy płatki takie, wiadomo, wiecie dziewczyny do czego to jest. My też no, się domyślamy. Dziewczyny tym zmywają te twarze. Nie tylko, i paznokcie. I paznokcie. No. Następnym produktem Azalisz, piękniejszym niż no, jest królewski cukier trzcinowy. Na salony wchodzi cukier królewski. I tak taniej wychodzi w Auchan. Widzowie myślą, że zwariowałem do reszty. Oto następnym produktem jest piekarnia spod herbu Konkol. Piekarnia cukierna. Chleb jakoby z ziarnem usypawszy. Mam to co ty mam. To jest Coca-Cola. Patyczki. Ile patyczki kosztowały? Dwie paczki kupiłam i wtedy były za 99 groszy. Także jak macie tego, jest możliwość, a jesteście w pobliżu Biedronki, ale zanim to się pokaże. To... Nie, to cały czas jest ta promocja. No to słyszeliście. I to jest pastani makaron premium. To się używa do makaronu, tak? Dobrze zgadłem? To? Makaron to jest. To się używa do makaronu. Ale się. Co ty dzisiaj gadasz? Do rosołu. No do rosołu. Do... Yeah. No, ja to chcę robić rosół, no. No i to jest taki substytut, bo nie było tych pączków, to jeszcze tutaj taki no. Zestaw pączków. No i to była taka przerwa, wiecie, techniczna. Nie no, miejsce na karcie się skończyło i teraz tak, i tu jest, mysza sobie wypatrzyła taki wild purple, nie wiem, żel pod prysznic kremowy, w kremie. No, ona to tanio gdzieś tam chapnęła sobie. 400 ml, będzie się tym myła. Następną super pozycją jest biedronkowy sos spaghetti. Zwany sosem do spaghetti. Tu są te, wiadomo, płatki. Tu jest meko. Dla nich, dla kawalerów. Dla kawalerów, myszko, bo ty im wypijasz wszystko i oni później meka nie mają. No i tu są woreczki, torebki foliowe nie przypuszczają, no to są takie do lodu, tak, myszko? Do mrożenia. Do mrożenia, aha. Wiesz, do mrożenia... Lodu, co ja gadam. Produktów. Dobra, mrożenie lodu. Weźcie, nie słuchajcie mnie dzisiaj, bo... Artur dzisiaj nieprzytomny, nie wiem. No. I tutaj mamy taki zestaw Bluer, nie wiem, jak to się czyta. War. Skarpetki takie sobie kupiliśmy na spółę, będziemy mieli takie, żebyśmy mieli, wiecie, chcieliśmy takie ciepłe jakieś skarpety. Ile one kosztowały, kochani? 5 dych prawie, tak? 45 zł, takie skarpeteczki, no. Ale to w juli, to mówiłeś? A, w juli. I to wszystko było, to było z juli, te skarpety i woreczek, tak? I to kotku jeszcze? Nic. Aha, i to wszystko. No nie mamy się więcej czym chwalić. Mysza teraz, o. Ja. Robi dobrze podłodze. Wymieniam mopa. Tamten już... poszedł, ten pierwszy poszedł do prania, bo go się pierze te mopy normalnie w pralce, także
sobie wzięłam nowy i będę... I będzie robić dobrze podłodze. Tak. Mieszko, jeszcze pokaż kapciuszki. A to kapciuszki już tak? Widział. No. Patrzcie, to są takie kotki. Mają takie policzki nawet różowe. Albo pieski. Albo pieski. Jak to woli. No. No to kończymy tego hola super. Przepraszam Was za przerwę. A pokaż jeszcze tutaj co robię. Dobrze, no to Ty Myszko pokaż już. Dobra, to za chwilę. Szanownym widzom. Tylko zmyję. Dobrze. No, a ja sobie spróbuję, wiecie, na filmach zagranicznych, co film oglądacie, jakiś zagraniczny, to zrobić Ci drinka? No, to się nie gorszcie, ja sobie też zrobię, dzisiaj jest sobota, wieczór już, z rana piec czyściłem. 21:30, więc taki gruby wieczór. Komin czyściłem dzisiaj. Razem kwiatuszku czyściliśmy. Dużo pracy naprawdę wykonaliśmy, bo i piec duży jest. Ja domek posprzątałam. Tak, Myszka sprzątała domek. Jeszcze teraz wróciliśmy ze sklepów, to jeszcze muszę zmyć podłogę. No. A wiecie, jeszcze muszę wam naskarżyć, bo koty wchodzą z prosto z dworu. No. Z brudnymi pytami. Tak. I wiecie, jak... Możesz pokazać, jak ja robię. Jak kot wchodzi z brudnymi pytami, od razu z błota, wiecie. No i jest dobrze. Miu, miu. No. Dobrze, ale kotko, ty chyba te papcie weź zdejmij sobie, co? Nie. One mają taką podeszwę. Aha. Dobra, to ja tymczasem kończę. Zrobię sobie wreszcie tego drinka, bo to wiecie, ile można, tylko wielbłąd nie pije, jak to mówią. Oj. Dobra, na razie. Później Mysza wam pokaże. Co gotuje. Jak z tą dynią walczy. No. To będzie, to już będzie w jej gestii, no. Tymczasem na razie, cześć. Przychodzę wam pokazać, co robię w kuchni, bo Artur właśnie skończył nagrywać wam haul, ten taki mini haul w sumie. No i chciałam wam pokazać tylko, co gotuję. Zmyłam podłogę, bo no po prostu jak te koty, wiecie, jak na dworze pada, a one tylko w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. No i pokażę wam, co robię. Może. To będzie zupa krem z dyni. Więc tak, tutaj mam podsmażoną dynię z tymiankiem. Tutaj ziemniaczki gotuję. I do tego to wrzucę. No i wtedy wszystko, wiecie, przyprawię i... I zblenduję. O, tego mi słowa brakowało. A tutaj chciałam wam jeszcze pokazać, robię tofu. Tofu naturalne mam tutaj i zamarynowane. Cały dzień się w sumie marynuje. I zaraz będę smażyła. To jest tutaj tak. Tam, nie wiem, z 4 łyżki Magi duże. Dużo, takie dwie czubate łyżki duże chili. I duża łyżka pieprzu cayenne i jeszcze mała łyżeczka cukru i może być zamiast Magi sos sojowy też. Można dodać na przykład miodu, jak ktoś lubi, albo jakiegoś syropu, tak, zamiast cukru. No to już zależy, kto co lubi. I tutaj mam pokrojone 3 cebulki dymki z tym szczypiorkiem i zaraz zobaczycie, co będę robiła. Będę smażyła.
Tak? Ale pieprz kajen to jest chili. Pieprz kajen to jest pieprz kajen. To jest chili. No to chodź tutaj. Komisja wina. To jest pieprz kajen, a to jest chili. Tak? Tak. Jak macierę cię wezmę w obroty, nie byś wiedziała co. Tutaj mamy chili. Papryczki chili. A tu jest pieprz kajen. Pieprz kajen to dojrzałe, pomarańczowe, czerwone papryczki chili. Rozgrzeszam cię. Nie będzie. W postaci zmielonego proszku. Nie będzie. Z tą ostrą nutą. No niby to jest... To jest nazewnictwo chyba według mnie. Mielonego proszku. Tu są pomarańczowo-czerwone papryczki, a tutaj jest napisane, że wysuszonych owoców papryki. Dobra, nie ma się o co płucić, bić się nie będziemy. No w każdym razie to... Chociaż ona, wiecie, ostatnio mi tak pokazała. No. Chili i pieprz kajen. Chili to, albo tego chili i tego to. Dałam, no. Tego dałam troszeczkę mniej, tego więcej, więc... nie, odwrotnie. A w ogóle to wiecie, bo ten nie zabraliśmy ze sobą tego aparatu, bo po pierwsze pada, a po drugie to był taki spontan, bo cały dzień w sumie sprzątałam. Co robiliśmy? Czyściliśmy ten komin, no, posprzątałam. A potem się trochę posprzeczaliśmy. A potem się trochę podenerwowałam na Artura, bo mnie zdenerwował i się pokłóciłam i w sumie sam chciał jechać, ale potem się jednak zreflektował. Tak, bo wiecie co? Bo ona mnie okłamała, a nie chciała się przyznać, się zdenerwowałam. Żartuję. Nie. No i mnie zdenerwował i po prostu musiałam się zdenerwować. Musiałam. Znaczy w sumie nie pamiętam, na co ja się zdenerwowałam, ale... Na nich. W ogóle wiecie, strasznie głowa mnie bolała i w ogóle byłam taka zła przez to, że mnie głowa boli. No ale co, wzięłam sobie dwie tabletki przeciwbólowe i mi przeszło. No i pojechaliśmy. Aha, i jeszcze co? W Obi kupiłeś jeszcze tą taką szczotkę do... A, szczotkę. Szczotkę do czyszczenia komina. 100, bo mamy 100... Pokażę wam, przyjaciele moi. 150, średnica 150, mieliśmy takie grubsze, w tamtym roku kupiliśmy takie grubsze druty, a to się okazuje, że za twarda ona jest. Tak. I taką cieńszą kupiliśmy, cieńsze te druciki. Tak, bo wiecie co, ja to włożyłem do przewodu kominowego i sobie myślę, kurczę, teraz jak ja to wyjmę. No, bo to się zaklinowało. Tak, i kupiliśmy z takimi cienkimi tutaj, wiecie, z takimi drucikami cienkimi. No, no i ten... No ale teraz już będzie dobrze. No. Ale to na szczęście tylko 16 zł, więc nie majątek. No a... no a trzeba było to kupić, bo to się jednak przydaje, no. Szczotka jest bardzo fajna, nie ma co, wiecie. A przecież chcieliśmy starą jeszcze szczotką, mamy taki drut. Kupiliśmy ten drut i tym drutem robiliśmy dobrze kominowy. No i zobaczcie, jak ja robię. No nie potrafię zrobić mało. I teraz zobaczcie, znowuż będę z tego garnka, będę przelewać do dużego. No znowuż mi się wszystko nie mieści, no. Tak, jeszcze kupiliśmy to. Później byliśmy w tym, w Obi. Także hol z Obi jeszcze jest. No. Tak. Ale to dziewczyny nie wiedzą, co to jest chyba. Może niektóre, które gotowały. Co to jest Obi? Ja mówię, gotowały. Obi to jest taki... Nie! Obi-Wan. Co? Gipser, co to jest? To powiedz, co to jest. A, najpierw... Dobra. Gipser? No, co to jest gipser? To jest takie coś jak... To jest gładź. To jest coś podobnego... Do cokolu. To jest coś podobnego, tak jak wiecie, jak... Do pudru. Jak na twarz kładziecie. Do pudru. Tak? To jest coś podobnego, tak. Do pudru. Szpachlak. No, szpachlak. Ja pierniczę. To jest szpachla. Tak, wiecie dziewczyny, nie? W budowlance jesteście wprawione. No. No i widzicie, i muszę przelać. Artur, chodź mi to przelej, bo ja się poparzę na bank.
Weź mi to przelej tutaj pomalutku, tak, żeby tak? nie porozlewać po całej kuchni. O cholera. No, ma pomalutku. Tu? Ale pomalutku, nie! Ale jak on do środka! No, żeby ci nie wyciekło na kuchenkę, no to ja ci muszę mówić. Jak ja dzisiaj makaron do makaronu? Jak ostatnio Artur smażył kurczaka, to wiecie co, musiałam całą kuchnię szorować. Już powiedziałam, wiesz co, weź idź, ja to zrobię, bo koniec. Ja ci zrobię. Więcej sprzątania niż gotowania. Niż piłowania. No. No i znowu wielki gar wyjdzie. Nie wiem, no ja nie umiem zrobić mało. No. Już taki mały kawałek dyni kupiłam, no. Nie wiem, to jest jakaś masakra, panie. Nic. Chciałam wam pokazać właśnie tego mopa wymiennego, którego ja kupuję do wiadra. To właśnie widzicie, tutaj tak wykłada, się wiruje i go się pierze. To chciałam wam pokazać. Aha, w 40-60 stopniach, zobaczcie. No się normalnie pierze, także jeśli ktoś ma takie życzenie, to może wyrzucić, a można prać i co prawda wiecie, on już nie będzie biały, nie będzie nowy, ale no będzie czysty, wyprany, tak? No i ja kupuję, on tam nie wiem ile kosztuje, 35 zł, coś takiego, a ja go miałam... Ile miesięcy? No, sporo go miałam, tylko że ja mam dwa mopy, także nie zawsze tego używam, ale na bardzo długo mi wystarczył, także nie mogę powiedzieć, że wiecie, że jest jakiś tam felerny, czy to się nie opłaca. Ja bardzo lubię tego mopa. Najbardziej lubię ze wszystkich, z tych płaskich takich, wiecie, bo mam też takiego właśnie płaskiego i ten. I naprawdę najbardziej lubię. No dobra, teraz będę się, tą zupkę sobie tutaj będę gotowała. O, Artur fajną muzyczkę mi tu puścił. No i dzisiaj taki dzień zabiegany. Że szok. Stopka. Ale to ciągnąłeś. No, ale już byłem postronny. A co byś wtedy zrobił, jakby się nie dało? No ja już miałem scenariusze ułożone. No i będę ten. Smażyć moje tofu. Zagubiłam akcję. Dobra, jestem brudna, oklapana jakaś taka. No dobra, to pokażę wam, jak będę tutaj smażyła tofu. Tutaj jeszcze muszę papryki pokroić. Do zamrażalnika muszę włożyć. Ale to za chwilę.
teraz smażymy cebulkę i szczybiorek. Przez chwilę smażymy. Tak, chciałem się z wami jeszcze raz przywitać i powiedzieć, że kocham swoją myszkę. O, Jenka, Jenka. A co myszka zrobiła? O, Jenka. No co myszka zrobiła dobrego? Tak, kwiatuszku, przede wszystkim chciałem się wam pochwalić myszką No ale co myszka zrobiła? I chciałem, spokojnie kwiatuszku, i chciałem się pochwalić serkiem tofu. To jest serek? Nie, to jest tofu. A skąd się to wzięło? No to jest taki produkt wegański. To nie ma nic wspólnego z serem. A to jest... No to nieważne, co to jest, ale dobre. Słuchajcie, dostałem to tofu. No ja posmakuję. Bardzo pyszne. Ona zrobiła tu, powiem wam, robotę. Chciałem ją pochwalić. A ja tego nigdy nie jadłem. Ale ostre. To tylko Artur lubi takie ostre. To jest naprawdę ostre. Ja tego nigdy nie jadłem. I powiem wam, to jest bardzo pyszne. Ja się tak cieszę, że ona jak chce, to potrafi tak zrobić. A czasami jak się jej nie chce... Oj! No. Ale jak chce... Wiadomo. Ale jak chce, to potrafi zrobić tak, powiem wam szczerze, że... Grzesio. Dobre? No to ja specjalnie dla ciebie takie ostre. Tak, kwiatuszku. A co jest lepsze, to czy ten szczypiorek? Wszystko jest pysznie, bo tak? to jest al dente takie. No, takie nie do końca. Twarde i nie miękkie, nie? Tak, a to coś tofu... A bo ja marynowałam, wiesz, dlatego takie w środku jest też dobre. A to coś tofu, to co to jest w ogóle? Może sobie to znać. Z pyłku kwiatowego? No może być, że z pyłku kwiatowego. Co to jest w ogóle? To musi być jakieś białko. Nie ma bata. No białko. No mięso to mięso. Błonnik. Nie. Dobre? Mhm. Będą mieli polew ze mnie. A czemu? Że no po prostu testujesz, no. Że nie wiem, co to jest tofu. No ja też. Po prostu tofu to tofu. Widzowie nam na pewno powiedzą, co to jest tofu, bo oni na wszystkim się znają, oni wszystko wiedzą, to powiedzą.
A wystarczy sobie wygooglować. Jeszcze chcesz? Chcesz jeszcze? Jak to łóżko doszło, tak? A ja trochę zjem i ty trochę, dobra? Ale to już ostatni na dzisiaj. Dobrze, Zbonko. Jak miałem 33 lata, wiecie, startowałem do strongmanów. Do eliminacji. A jak miałem... Ja muszę trochę... Jak ale miałem to jest tak lat, ostre. Jak miałem 20 lat, to rzucałem 5 ton, lekko. Węgla. I podeszłem na piwo. Aż w oczy ten szczypie. I potem szedłem na piwo. A ty jesteś czerwony aż od tego. No, no. Szok. Bo wiecie co? Ja dzisiaj... Nie, Katuszku, ja jestem czerwony od tego, że... Po pierwsze... Aż w nosy, nos mi poszło. Po pierwsze, bourbon. Tak? Po drugie, witamina A. Maść kupiłem sobie w tym... Maść kupiłem sobie w... W aptece, dokładnie. Witaminy A. Z witaminy A. Bo się pytałem pani, czy jest taka maść z witaminy A. I ona powiedziała właśnie, że z witaminy A, z witaminy A, i się pytałem, czy jest taka maść, ona powiedziała, że tak. Ja się zapytałem, czy między innymi na objawy związane z moją facjatą. A ja mam jeszcze jabłuszko z ogrodu, zobaczcie. Takie. I powiem wam, fajnie jesteście, cieszę się, że jesteście, chociaż ja jestem tu tylko jako pomocnik. Mm. Nieprawda. Jako główny ten aktor? Mhm. Pierwsza planowa rola masz tutaj. To będę chyba częściej robić, co? I wiecie, kogo podziwiam? Jeśli chodzi o aktorów? Był taki pan? Nie. Gdzie? Nie. A później są oni, wiadomo. Nie, ale poważnie powiem. Łomnicki. Mówi wam takie coś? Słowo? Dla mnie to był aktor pierwszoplanowy. To, co on potrafił zagrać, to naprawdę się kopał. Nie wiem, czy oglądaliście serial pod tytułem Dom. Jego przemowa, kiedy on bronił tego doktora, który tam wykonał wyrok, wiecie, za takim innym panu, nie? Naprawdę na nogi kładzie wszystkich. Mm-hmm. Nigdy nie miałam tego żalu pod prysznic bez rąbki. Truskawka, malina, jeżyna. No jestem ciekawa, bo pachnie bombowo. A myszko, co to jest w ogóle? Tofu. Tofu, ale co tofu? No tofu. Kto się to bierze? Z drzewa. To takie drożdże są, czy co? Ja nie chcę. Czy to są drożdże, ale nic nie chcesz? Myszko, co to jest w ogóle? Co to w ogóle jest? Myszko? Mhm. Zaraz ci powiem. Jakieś... Owiec coś? A jak ci przeczytam, to nie powiesz, że niedobre? Twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego. Według legendy wynaleziony w Chinach. Chińczycy mają bardzo starą cywilizację. Bardzo mądrzy ludzie. Chociaż władze, no wiecie, różnie bywa z nimi. Nie za bardzo szanują ludzi, ale nie chcą wchodzić w politykę. No, miałeś rację, białko. To wy jest bogatym źródłem białka, co ma szczególne znaczenie w opartej głównie na
niskobiałkowym ryżu. Kotku, powiem ci, to jest perfekcja. Mleka, kurki. To, co zrobiłaś, to jest perfekcja. Hmm? Mhm. Perfekt. Jest także źródłem roślinnych tłuszczów nienasyconych. Ja naprawdę chylę czoła przed tą panią. Chyli, jeszcze chyli. Dobrze, wystarczy. To, co ona zrobiła, to jest perfekcja. To smakuje tak, jak te zupki koreańskie, takie wiecie. O matko. One są po 5 zł tam. Takie, nie? Te chińskie. To tak smakuje. Petara. Jak to niektórzy by powiedzieli. A przy okazji. A to na jutro reszta. Pozdrawiam wszystkich. Kłaniam się wam pięknie. Pozdrawiam też pewnych... Razem pozdrawiamy. Pewnych miłych ludzi z Warszawy, którzy się co jakiś czas do nas uśmiechają. Tak wam pokażę. Czy tak? Czy jak chcecie? No. I pozdrawiam was wszystkich i pewną miłą panią z Bieszczad. Tak? W górach mieszka? Czy tam gdzieś tam niżej? Nie, dokładnie nie wiem. I pozdrawiam Lilę i pozdrawiam finezyjną Mazienkę i kogo tam mam pozdrowić, jeszcze nie wiem. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się, rodacy. Po prostu wszystkich. No. A teraz już wykorzystam, że Artur sobie poszedł i otworzę przy was te worki. Na śmieci. Nie. To są do mrożenia. W Julii kupiłam. Nie wiem, jeszcze nigdy ich nie miałam. No i zobaczymy. Bo i tak będę otwierać, wiecie, bo muszę paprykę zamrozić. Muszę zobaczyć, co to są za worki. O, to są takie, się tak wyjmuje. Fajnie się odkręca. O, fajne są. No, takie zupełnie inne. Duże, fajnie, że duże. 3 litry pojemności. O, fajne. Ile jest tu ich sztuk? 30. Ło, to dużo. 4 zł to kosztowało. 3,99. Nawet fajnie. Dobra. Fajna cena. Może być. No dobra, także ja kroję moje papryki. Wkładam do woreczków. Wkładam do zamrażalnika. Będą na później gdzieś tak. Mi się wydaje, że najprawdopodobniej zużyję je do, wiecie, do tych muffinek na słono. Także co? Taki dzisiaj widzicie vlog późno wieczorowy. No ale no, taka jest sytuacja, a nie inna, że jak już jest ten weekend, to po prostu czasami są takie dni, że jest tyle do zrobienia, że nawet nie mam ani kiedy, ani jak za bardzo nagrywać. No ale przynajmniej teraz, wiecie, coś wam nagrałam. Także zobaczyliście chociaż końcówkę tego dnia, jak spędzam. No spędzam tak, żeby po prostu jeszcze tą zupę dogotować. Cieszę się, że Arturowi to tofu smakowało, bo tak byłam niepewna, wiecie, co to z tego wyjdzie. Ale taką miałam nadzieję, że jak mu już zrobię coś naprawdę na ostro, to mu zasmakuje, więc na szczęście się udało. No i co, dokończę sobie tą zupkę krem. No i już pójdę się kąpać, bo już jestem wykończona dzisiaj. I spać. Także może sobie jeszcze tam przedtem jakieś YouTube pooglądam i spać. I tylko tyle na dzisiaj już. Trzymajcie się jak zwykle. Bardzo ciepło. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!
zupy. Także będziemy jeść.